Jacek Henoczkowski, trener KJK-u Poznani. Panie Jacku, 2022 rok to szczęśliwy dla KJK-u Poznani? Zdecydowanie szczęśliwy. Mieliśmy reprezentantów na imprezach międzynarodowych, na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Mamy aktualnego tegorocznego młodzieżowego mistrza Europy, mamy akademickich mistrzów świata, Kuba Michalski po zeszłorocznych sukcesach na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, w tym roku w ścisłym finale Mistrzostw Świata seniorów. Także to znakomite sukcesy tych chłopaków. Na taką wisienką na torcie sportową były medale Karoliny Nai, która jak tutaj na tej uroczystości mówiłem, wystartowała w 6 poważnych imprezach międzynarodowych. Dwa Puchary Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i w każdej konkurencji, w której wystartowała, zdobyła złoty medal. Także że to jest taka nietuzinkowa sprawa i naprawdę znakomity, spektakularny wynik. Jest dwukrotną mistrzynią świata. A do tej pory w swojej karierze, to tak powiem dla ciekawości, że łatwiej czy więcej zdobywała medali olimpijskich niż złotych mistrzostw świata, bo miała je aż jeden złoty medal, a w tym roku 2 i to na dystansach oczywiście olimpijskich. Stawiacie bardziej na takich zawodników, na sprowadzenie takich zawodników jak Karolina Naja, czy wychowanie takich kajakarzy jak Kuba Michalski? Kuba Michalski też nie jest naszym wychowankiem. Wychowankiem jest Wojtek Tracz, którego tutaj nie wymieniłem, bo w tym roku to znakomity zawodnik, ciągle chce walczyć. W tym roku nie osiągnął międzynarodowych sukcesów i to jest nasz wychowanek, ale staramy się, to nie można tak powiedzieć, na kogo stawiamy. Staramy się jak najlepiej pracować z tymi zawodnikami naszymi, z tymi wychowankami, a jednocześnie gdzieś szukać perełek sportowych i jeżeli nam zaufają i my stworzymy im warunki treningowe i finansowe i bytowe na miarę ich oczekiwań, to cieszymy się, że nas zasilą. Tu musi być inter taka reakcja i wtedy działamy. I to przynosi, Kuba Michalski jest przykładem tego, że to przynosi efekty. Czy Filip Beckwart w pełni wykorzystuje swoje możliwości? Jest medalistą młodzieżowych mistrzostw Europy, a czy trafi do reprezentacji seniorów? Filip już ścigał się w reprezentacji seniorów. To jest 6 zawodnik Mistrzostw Świata seniorów w konkurencji dwójek, czyli to jest taki też bardzo dobry poziom seniorski. Tutaj jak chodzi o Filipa, to trochę te konkurencje olimpijskie, które teraz nie bardzo mu pasuje. Do mistrzostw, do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zostały wybrane niejako przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, bo to zostało trochę zmienione. Pod względem jego predyspozycji takich bardziej tlenowych niż beztlenowych, nie wchodząc dalej w szczegóły, nie za bardzo są dla niego korzystne, ale nie może się poddawać, co zresztą udowodnił w tym sezonie, zdobywając medal złoty Młodzieżowych Mistrzostw Europy właśnie w konkurencji olimpijskiej, ale to była kategoria młodzieżowa. W przyszłym roku Puchar Świata podobno w Poznaniu. Tak jest. Będzie z dużym udziałem reprezentantów Poznania? W to wierzę i na to liczę i do tego dążymy. Główny cel Mistrzostwa Świata w Duisburgu. Ilu kajakarzy Poznania pojedzie? Trudno tak wyrokować, ale tutaj te szanse, to co mówiłem, na pewno najpewniejszy punkt tej reprezentacji klubu, to jest Karolina Naja, ale też szanse mają i Kuba Michalski, Filip Wekwer,
Wojtek Tracz, to co mówiłem, też nie powiedział ostatniego słowa, także jest jeszcze znakomity młodzieżowiec Marcin Nowacki, który też już gdzieś tam stąpa im po piętach, a nawet są zawody, że wyprzedza starszych kolegów, także mamy tych zawodników i mam nadzieję, że będą nas reprezentowali na imprezach międzynarodowych w przyszłym roku. I na koniec ostatnie pytanie, czy ktoś jeszcze może dołączyć do Poznania w przerwie zimowej? Poznania jest dla nas z tego, że lubi zaskakiwać transferami. No i tak zwane okno transferowe jest do końca marca. Nie chciałbym na razie zdradzać szczegółów, niech to jeszcze będzie owiane tajemnicą, ale nie mówię, że nie. Jacek Kanyczkowski, trener kajakarzy Poznania.